Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A będzie to tylko początek zmagań z oporną materią. To proszę zobaczyć, że to jest kwestia tylko lekkiego przemycia. Ma być jak w laboratorium. Nie wejdę, nie zrobię rewolucji, dokąd będzie taki syf. Powiem Ci szczerze, że konkurencja jest, no, śmiertelna wręcz. Ja będę chciała, żebyś był obecny też na sali i żebyś wchodził tak, jak wchodzi włoska mafia na salę, rozumiesz? Marek, są oczy tutaj, a tutaj są zęby śmielnic. Potwory w menu i potworna włoska konkurencja. Marek, proszę nie polemizować, nie jest to taki... Tak jest! Taki jest moment. Dzisiaj jesteśmy już na 6 odcinku 9 sezonu i odwiedzimy Bielsko-Białą oraz restaurację Italia. Ale zanim do tego przejdziemy, standardowo dziękuję wszystkim osobom, które mnie subskrybują oraz wspierają mój kanał. Jest was już ponad 10 tysięcy, to jest... Dalej to do mnie nie dotarło, to się stało w weekend i ja byłem chory przez ten weekend, ale jak to zobaczyłem, to po prostu ozdrowiałem w 3 sekundy. Tutaj wam zostawiam listę osób, które zasubskrybowały mnie od ostatniego materiału. I tutaj mamy naszą listę wspierających, bardzo wam wszystkim dziękuję. No ale dobrze, nie ma co przedłużać, zapraszam na intro. Magda Gessler. Od lat przemierza cały kraj, zmieniając oblicze polskiej gastronomii. Właścicielka kilkunastu restauracji i niekwestionowany autorytet kulinarny. Dlaczego wytrujecie ludzi? Kontrowersyjna i bezkompromisowa. Z zabójczą skutecznością wypełnia swą misję, bo wie, że zaufały jej miliony ludzi. A kuchenna rewolucja ogarnęła całą Polskę. Oto czego chcieli. Tutaj restaurację w tym lokalu, w tym miejscu prowadzimy od 2010 roku. Bo ja zawsze miałem marzenie otworzyć pizzerię tutaj. Ja pierwszy raz byłem w Polsce 1986 roku. Poznałam go właśnie wtedy. Ja byłem pracownikiem Fiata i teraz współpracuję Fiata jak moja firma. Na początku byłem ja, jak tak rządziłem. Teraz jest to moja żona, że zajmuje się o tej restauracji. Ja taki pomagam albo pilnuję. Nie mam wykształcenia w ogóle, nigdy nie pracowałam w gastronomii. No, brak doświadczenia w gastronomii i ogólna niewiedza to jest dość przeszkadzający, wiecie, członek zespołu. No ale zobaczmy, może jedzenie tutaj jest bardzo dobre, tylko lokalizacja kiepska? A może to z wystrojem jest coś nie tak? A kuchnię wspiera Salvatore. Ja myślę, że mamy bardzo dobry kucharz. Umie gotować, ma wielkie fantazje. Salvatore jest Tunezyjczykiem. Wiele lat mieszkał we Włoszech. Z Włoch do Polski ruszył także za głosem serca i swoją obecną żoną. Ja zawsze byłem kuchnię włoską, nawet w domu gotowałem tylko kuchnię włoską. A moja żona ma też zawód kucharka, a ona gotuje po polsku. No dobra, no słuchajcie, mamy szefa kuchni, który parę lat mieszkał we Włoszech i pracował, więc pewnie coś z tej kuchni włoskiej ogarnia. No nie jest źle, zobaczymy. No naprawdę mam wielkie nadzieje co do tego, że jedzenie jakie tutaj serwują będzie przepyszne. Narzekamy na jednak brak tej klienteli. Jest ich kilku, ale niewielu. Klienci z Bielsko według mnie nie są przygotowani na oryginalne, prawdziwe włoskie kuchnie. No nie wiem, czy to jest kwestia przygotowania, czy po prostu odpowiedniej adaptacji menu do swojej lokalizacji, bo jeżeli faktycznie serwują stricte włoską kuchnię i to taką jeszcze, wiecie, wysublimowaną, czyli taką konkretnie ukierunkowaną, no to no faktycznie to może być jakiś problem. Ale jeżeli się to dopasuje, troszkę się rozpromuje, no to dlaczego nie? Zobaczmy, co pani Magda ma do powiedzenia. No cóż, jestem w Bielsku. Następna włoska restauracja prosi o pomoc. To ciekawe, bo jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo włoskich restauracji, które sobie nie radzą. Co się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Cóż za barokowy przepych. Proszę cię. Karta również wykwintna. Mam pytanie. Jak wielu gości jest dziennie i co jedzą? Między 10 a 25 osób z reguły. Przede wszystkim pizza. Czyli znowu pizzeria w sumie. Jak tak na szybko spojrzałem na tą kartę dań, no to w sumie się nie dziwię, że biorą pizzę, bo to chyba jedyne, co tak w miarę łatwo można wypowiedzieć. Ja po włosku za bardzo czytać nie potrafię i raczej bym się wstydził, że pokaleczę ten język. Chociaż z drugiej strony zawsze można mówić numerkami.
Co to będzie za przygoda? Serbro walone z grilla. Carpaccio z ośmiornicy. A jak kucharzowi idzie risotto? Myślę, że bardzo dobrze. Żeby ze studni wyciągnąć smak, to trzeba dużo umieć. To czyli co, próbujemy kucharza, tak? No co mamy robić? Próbujemy. Na tym poprzestanę. A jakie wino? Jakie wina by pani sobie życzyła? A ma pan kartę? Nie, nie mam karty win. Boże drogi, jak można nie mieć we włoskiej restauracji karty win? Naprawdę mam ogromne nadzieje w tym kucharzu, bo wydaje się bardzo kumaty na tej kuchni. I co do tej karty win, no faktycznie, w restauracjach włoskich raczej karta win to podstawa. Generalnie, jeżeli sprzedaje się wina w swoim lokalu, to wypadałoby je mieć gdzieś zapisane. Mrożonej oczywiście. Kupujemy ją świeżą i w późniejszej dopiero obróbce termicznej następuje w przypadku akurat carpaccio i zamrożenie. Jest pyszny. Bardzo dobra ośmiornica, trochę za dużo czosnku. Dobra oliwa z oliwek. Idealnie pokrojona. Rzadko spotka się tak dobrą. Zdziwienie i uwielbienie dla tego dania. Czy my się nie przesłyszeliśmy? Pani Magda pochwaliła pierwsze danie i powiedziała, że jest pyszne? No, to proszę bardzo, jesteśmy uratowani. Kuchnia będzie w porządku, mówię wam. Cała reszta dań na pewno będzie dobra. Mam taką nadzieję. Proszę bardzo, prowalona z grilla. Mhm. To można zabrać, czy zostawimy? Też zostawimy. Prowalone z grilla. Dużo. Bardzo dużo. To grzech nie mieć do tego wina. Pecha. Oby tylko w pychę nie popadli kucharze od nadmiaru komplementów. Dobrze. Chyba. Na kostytek. Biorę. No słuchajcie, mamy 2-0 dla kuchni. To się bardzo rzadko spotyka. Co w takim razie tu jest nie tak? Test kucharza. I cukinia, i prawdziwki. No moje gratulacje, Lido, to jest przepyszne. Czyli udało się. Tak, ma złe wino, cudowna cukinia i czary mary, czosnek. Mamy to, kochani. Po prostu pierwszy raz chyba się zdarzyło tak, że wszystkie dania są po prostu super i nie ma się do czego przyczepić. No, oprócz tego wina w tym risotto na końcu, bo było użyte jakieś tańsze wino, ale wow. No jestem w szoku. W sensie, ja wierzyłem od początku w tego kucharza, ale nie sądziłem, że będzie aż tak dobrze. Niewytłumaczalna kuchnia dla Polaków. Nie do sprzedania praktycznie. Musi być bardzo specyficzny klient, żeby to chciał zjeść. Karta jest specyficznie zrobiona dla Włochów. Dla Włochów zresztą z południa Włoch, nie północy. No właśnie, bo mój mąż jest z południa. To widać. Dekoracja masakryczna. Wygląda się jak medalniczka. Ogólnie rzecz biorąc, to, że nie ma win i karty win, największy błąd na świecie. Ale wydaje mi się, że jest jakiś początek Włoch, który jest w kuchni. Jest ktoś, kto trochę rozumie. I coś z tym będzie można i było będzie można, opracować Mam nadzieję, coś? Że będzie można popracować. Tylko kto tu wpadnie na to, że... w ogóle kto wpadłby na pomysł, że można coś takiego tu jeść? Wyglądacie na tanią pizzerię. Jak teraz pani Magda o tym powiedziała i troszkę widzimy, jak to tło wygląda, no to troszkę takie to wygląda. Chyba się zdublowałem w tej wypowiedzi. W każdym razie chodzi mi o to, że faktycznie wystrój restauracji kompletnie nie sugeruję, że tutaj traficie na tak dobrą włoską kuchnię. Bardziej by się można spodziewać jakiejś taniej pizzerii. No cóż, miejsce paskudne. Kuchnia bardzo ciekawa i dla mnie odkrycie. Taka kuchnia w takim miejscu, związana z morzem, z Włochami, z Sycylią, Sardynią. Ogromne zaskoczenie. Mam nadzieję, że to jest brylant do szlifowania. A few moments later. Oby nie ugrzązł w nim rewolucyjny zapał. Boże. Do restauracji Italia droga jest przez mękę. Takie kałuże, takie błoto, że specjalnie to przygotowałam kalosze. Zobaczę, jak tworzą, jak gotują swoją ciekawą włoską kuchnię kucharze w akcji. Będę chciała to obserwować. Nie no, nie przesadzajmy z tym błotem, no. Aż tyle go tam nie było. Przynajmniej tyle nie pokazali na kamerze. No wiecie, to jest droga wyłożona kamieniami, więc logiczne jest, że jeżeli popada troszkę bardziej, no to miejscami będą jakieś większe lub mniejsze kałuże. Ale raczej da się to przejść. Ja mam nowe buty, które zaraz zamienię. W Bielsku bosa noga to norma już przy wejściu. Na szczęście w Magdzie Gessler sytuacja nie wzbudza szewskiej pasji.
Cześć. Dzień dobry. Buongiorno. Buongiorno, come vai? Tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie, sì. No i co, proszę Państwa? Może wy mi opowiecie, co się dzieje w świecie kuchni włoskiej w Bielsku-Białej? No raczej niewiele, skoro nie mają tutaj ludzi. Wydaje mi się, że będzie troszkę ciężko przekonać pana właściciela Włocha do innego kierunku kuchni. Pewnie zostaną przy tej włoskiej, ale raczej takiej ogólnej, a nie ukierunkowanej tylko na południową część. Myślę, że my mamy całkowicie prawdziwa włoska kuchnia. Ale wasza włoska kuchnia nie tyka prawie że mięsa. Jest kuchnią związaną mocno z morzem. Mm-hmm. I dania są trudne. Dove ha lavorato questo cuoco? Ha lavorato in Italia. 20 anni in Italia. 14 anni. 14 lat kucharz, który tu jest, pracował we Włoszech. In Sicilia anche. Ja wyjdę do kuchni, muszę ocenić jakby zdolności kucharza. Mamy kucharza, który 14 lat pracował we Włoszech i to chyba widać. Z tego, co też pani Magda mówiła, jedzenie, które serwuje, no jest robione przemyślanie. Jezus, mam dzisiaj jakiś problem ze słowami. W każdym razie, idąc do meritum mojej wypowiedzi, jestem bardzo ciekaw, jakie będzie miał stanowisko pracy. Czy tam nie będzie przypadkiem jakiegoś brudu? Jest jedna rzecz. Macie strasznie stare półki. I macie strasznie stare przyrządy. To jest ogromny problem. I to wiedzieliście, że was czeka. A ta patelnia mogłaby być wymyta, nie? No. K***a! Dlaczego tak brudno? Dajcie mi ściereczkę. Che cosa è questo? O nie, czyli jednak jest syf na tej kuchni. No niby jedzenie dobre, ale teraz jak widzimy, jak tam jest brudno, to troszkę gorzej to już wygląda. Tylko proszę zobaczyć, że to jest kwestia tylko lekkiego przemycia. Zakurzyło się. Niespodziewanie Bella Italia, piękna Italia, pokazuje drugą, mniej przyjemną twarz. Nie, bo wystarczy zatrudnić normalnych ludzi, którzy będą normalnie sprzątać, a nie... Wykonałeś czyjąś robotę za... Marek, proszę nie polemizować. Nie chcę tutaj... Tak jest. Taki jest moment. No, pan Marek powiedział prawdę. Wydaje mi się, że w restauracjach tak chociaż raz w miesiącu powinna pojawiać się firma sprzątająca, która tak, wiecie, wszystko dokładnie wysprząta. Bieżące rzeczy, czyli po każdej zmianie, wydaje mi się, że powinni robić kucharze. Ale za to, że zostają troszkę dłużej po zmianie, też powinni mieć płacone. Nie wiemy, jaka jest tutaj sytuacja, więc w sumie nie ma co polemizować. Chyba, że się dowiemy. Mogę prosić kuchnię i właścicieli? Bardzo dobrze ten pan gotuje, natomiast jest taki brud. I to jest kwestia tak, przede wszystkim właścicieli, że do tego dopuścili. Oni są winni, że na to pozwalają. Jest gdzieś tam też moja wina ze względu na to, że nie zdyscyplinowałam personelu do tego, żeby absolutnie wziąć i zrobić porządek na kuchni i sprawdzić później to. I teraz tak, ja przysięgam, że jutro mają być pomalowane ściany, wymalowane fugi, ma być jak w laboratorium. Nie wejdę, nie zrobię rewolucji, dokąd będzie taki syf. Matko, co tak ostro? Słuchajcie, no już mieliśmy takie sytuacje w odcinkach, które obejrzeliśmy, że no, pani Magda trafiała na dużo większy syf w kuchni. Naprawdę bywało czasami tak, że strach było tam wejść. No tutaj też widać, że kuchnia jest zapuszczona, ale to nie jest najgorszy obraz, jaki widzieliśmy. Ale w sumie, tak jak kiedyś sobie też o tym rozmawialiśmy, wydaje mi się, że faktycznie może to jest jakaś metoda, żeby tak już na wstępie potrząsnąć, żeby wzięli się do roboty. No zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Jeszcze jedna rzecz, proszę mi zlikwidować wszystkie te butelki. Wszystko to, co jest tutaj, wszystkie pierdoły, które są w tej restauracji, ponieważ one w ogóle nie będą miały miejsca istnienia. Dziękuję bardzo. Ja idę obserwować, z czym mamy walczyć. Jaka jest konkurencja? No, zrobiło się dość tak, wiecie, niepokojąco i niekomfortowo. No ale myślę, że raczej posprzątają wszystko. Myślę, że im zależy na tym, żeby to dobrze wyprowadzić. Świetna jest ta twoja karta. Przetłumaczył Tadeusz włoską kuchnię na nasz smak i ma ogromny sukces. Jest to jego restauracja, włosko-polska.
Nic dziwnego, że gotuje się tu pełną parą. Trochę mnie to śmieszy, że pani Magda przed chwilą była taka bardzo źle nastawiona na tą restaurację, którą prowadzi teraz w Kuchennych Rewolucjach. Zostawiła ich z tym wszystkim, wyszła sobie i poszła do innej Italian restaurant zjeść pyszne jedzenie. Ale rozumiem, ona po prostu bada teren i sprawdza, jak wygląda konkurencja w okolicy. Poproszę właścicieli. Dobrze. A mąż? Mąż idzie. Bo był u góry. Powiem ci szczerze, że konkurencja jest no śmiertelna wręcz. Znaczy jest bardzo duża. Per favore. Nie wiem, jakie wyciągnąć z tego wnioski. Wydaje mi się, że trzeba zrobić bardzo krótką kartę, która nie obciąża was finansowo. Zrobić genialne dania. Mieć genialnego sprzedawcę. No ja wam tutaj wszystkich przebitek z tych restauracji, które Magda odwiedziła, nie będę pokazywał. Jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam, macie link w opisie do pełnego odcinka. W każdym razie, no to co Magda teraz powiedziała, to jest prawda. Te wszystkie restauracje, które zwiedziła, miały praktycznie full stoliki zapełnione. No i widać było, że wiedzą co robią. No faktycznie ta konkurencja jest śmiertelna w tej okolicy. Ja bardzo lubię tej pracy. Pracę ludzi powinno. Może by było fajne, to spełnia takie moje dużo takie marzenie. W Bielsku po włosku dzieje się wiele. Mam jedną noc na przemyślenie, co ma tu być. Jakie jedzenie, jaka restauracja i kto ma tu przechodzić. A few moments later. No to było owocne. Już wiem, do kogo będzie adresowana ta restauracja. Ona będzie bardzo włoska i bardzo domowa. A jak to będzie się dziać? Jak to będzie smakować? Idę to przedyskutować z właścicielem. No ciekawe, co zaproponuje pani Magda, jak zmieni się lokal i przede wszystkim jaką będą mieli kartę dań, bo wydaje mi się, że mimo wszystko pan właściciel będzie chciał choć trochę zostać przy południu Włoch. Buongiorno! Cicho, głucho. Idziemy na kuchnię zobaczyć, co się tam dzieje. Skończyliśmy? Już prawie tak. No, przejrzało na oczy, na pewno. Tak, tak. O, komu nuovo. Zupełnie jak nowy piekarnik. Co się stało? Przejrzałem, mogę się obejrzeć. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Naprawdę niesamowite. I to jest postęp. No, możemy zacząć myśleć o restauracji. Kurczę, no bardzo przyjemnie się patrzy, jak właściciele i cała załoga dokłada wszystkich swoich sił, żeby przeprowadzić rewolucję do końca. No zwróćcie uwagę, jak wiele było takich przypadków, gdzie pani Magda zwracała uwagę na to, co trzeba poprawić, chociażby co posprzątać, a ludzie i tak tego nie robili. Tutaj nie mamy takiej sytuacji, tutaj jest po prostu perfekt scenario, kiedy kuchnia i w ogóle cała załoga to dokładnie słucha tego, co mówi pani Magda. No ja mam nadzieję, że to jest przepis na sukces w tym przypadku. Tu wejdzie zwyczajny, prosty koncept restauracji, gdzie najważniejsze jest to, co na stole i to, co podamy na stół. Będzie biało, tak jak we Włoszech, odrobiną brązu, elementy beżu, kropka. Wino będzie ważnym elementem tego miejsca, będzie doradzane do każdego dania, a restauracja będzie się nazywała Casa di Fulvio Maria Viola. To mi podoba. Anke. Cieszę się. To będzie naprawdę wiadomo, że jest twój dom i ty się będziesz identyfikował z tym domem, ty będziesz wychodził do gości. Tak, idę do domu kolega albo do domu. Czuję się jak w domu. Myślę, że powinno być się dobrze. Powiem wam szczerze, że moje pierwsze wrażenie do tego właściciela, który jest Włochem, było takie: oj, nie chciałbym mu zaleźć za skórę. Ale ja go teraz tak słucham, to on się wydaje tak sympatycznym człowiekiem, że no, wydaje mi się, że jego wyjście do gości to będzie strzał w dziesiątkę. Co uważasz, że jest najlepszym daniem w twojej restauracji? Pesce. Pesce? La pesce è molto buona. El carpaccio di... Carpaccio z ośmiornicy jest genialne i ono będzie na pewno jutro na kolacji. Tak? Tak. Co jeszcze? Cartoccio di tutti. I frutti di mare w garku, papier srebrny, zamknięty, żeby był cała para i tak dalej, żeby się te wszystkie muszelki otwierały, żeby było lekko ostre, pomidorowe, cukinia, frutti. Alicozzi, tak. Facciamo questo? Facciamo. Comunque, bellissimo.
Ja nie wiem, co jest dla mnie niezrozumiałe. Znaczy zrozumiałem, że będą jakieś owoce morza. To kojarzę, jeżeli chodzi o nazwy tych dań. No nic, no musimy to zobaczyć. Gdy wszystko ustalone, czas na lekcje. Gdy jedni pobierać je będą na wyjeździe, mistrz z ulubionym uczniem zostają w kuchni. Marek, są oczy tutaj, a tutaj są zęby uśmiernic. Zęby trzeba wyjąć. Trzeba na wodę gorącą i sól, daje mi to i oni kręcą jak włosy Bob Marley. Część załogi poszła teraz prawdopodobnie na degustację win. Spoko, bo też muszą wprowadzić kartę tych win u siebie, więc wypadałoby, żeby wiedzieli, jak smakują, jak polecać i do jakich konkretnych dań, jakie wino powinno pójść. A nasz szef kuchni razem ze swoim uczniem zostali i ogarniają jedzenie. I tutaj mam takie pytanko. Nigdy nie jadłem w życiu ośmiornicy. Czy wy kiedykolwiek ją jedliście i jak to smakuje? Do czego można to porównać? Chcemy wiedzieć la verita, czyli prawdę o winie. Słucham. Zaczynam od Chianti. Wino, które nazywa się Chianti, pochodzi oczywiście z Toskanii. Jest to najsłynniejsze włoskie wino. Ja wam wszystkim naleję. Podkręcasz, żeby nie kapało. Ja tobie to dam, tylko i wyłącznie dlatego, że ty będziesz się rozlewał pierwszy. Wszyscy mamy wino w kieliszku. Sprawdzamy, czy aby ono ma odpowiednią barwę. Rzeczywiście ten rubin jest bardzo ładny, taki nasycony i połyskliwy. Także takie powinno być Chianti. Ogólnie mogę coś powiedzieć. Wina samego się nie pije. Wino się pije zawsze z jedzeniem. No czy ja wiem, czy zawsze z jedzeniem? Już w moim życiu bywały takie posiadówki, że siadałem z moją psiapsią i mieliśmy 3 butelki wina i tylko tyle. I dawaliśmy radę, i fajnie rozmowa się kleiła, i można było wszystko obgadać. No to wszystko zależy od rodzaju posiedzenia. Jak układają się nam te wina we Włoszech? Mamy 21 regionów. Przed chwileczką byliśmy w Toskanii, tutaj, stąd wywodzi się nasze Chianti. A teraz udamy się do Piemontu i w Piemoncie króluje Barbera. Szczerze wam powiem, że sam bym poszedł na taką lekcję wina. Skąd, które konkretne wino pochodzi, jak smakuje, czym się charakteryzuje. No to się wydaje mega ciekawe. I nie mówię już tu o samej opcji degustacji, bo to też jest bardzo zachęcające, ale sama wiedza historyczna, skąd co pochodzi, no to wydaje mi się, że fajnie coś takiego mieć. Już nawet nie mówię pod kątem tego, że ktoś prowadzi restaurację, tylko ja jako szary człowiek, w sumie fajnie by było to wiedzieć. Dobre. Pora na kolejny krok, czyli ustalenie szczegółów menu jutrzejszej kolacji. Jeżeli chodzi o same kuchenne rewolucje, ciekawi mnie, czy ta ekipa remontowa, która wchodzi na restaurację, to jest zawsze ten sam zespół, czy raczej szukają lokalnie jakiejś takiej firmy, która może ich posaportować przy takich rewolucjach. W sumie nie wiem, dlaczego o tym teraz pomyślałem, ale zastanawiam się, jak duży zespół zawsze jedzie, jeżeli chodzi o kuchenne rewolucje. Minestrone, proszę. Minestrone. Un piccolo minestrone. Minestrone, czyli włoska jarzynowa zupa. Tak. Bardzo lekka. Później będzie spaghetti. Ale to jest bardzo ważne, bo con butarga, con caviare, z kawiorem i jajkiem w koszulce. I tutto misto. Sekretem kuchni włoskiej jest to, że robi ją się od ręki. Nie magazynuje się, nie robi się przed, tylko robi się w momencie, kiedy jest zamówienie. Tak jest. Na bieżąco. I to jest najważniejsze. Taka prosta prawda, a tak ciężka dla wielu. Żeby jak najmniej mrozić i szykować po prostu na gorąco. No wiecie, nic tak dobrze się nie obroni jak szczera kuchnia. Dawał nowe myślenie na spaghetti alla butarga, gdy dali jajku w koszulę na górze, na miękkiej, to chyba będzie dobra potrawa. Ja ci bardzo dziękuję, bo ty bardzo dobrze gotujesz. I mam nadzieję, że jutro będzie wielki dzień twój. Że będziesz miał siłę, że będziesz miał siłę zarządzać młodym zespołem i że będą cię słuchać. No widzę, że nie tylko ja pałam taką dużą sympatią do tego szefa kuchni, ale no naprawdę takiego kucharza to chyba ze świecą szukać. I widać, że pani Magda też to zauważyła i bardzo doceniła jego pracę. Załoga powoli zaczyna rozumieć, co to znaczy dobra, udana, smaczna włoska restauracja. Polega ona na produkcie, momencie, w którym się to dzieje, i emocjach, i pasji, jaką się ma w stosunku do jedzenia. To cały przepis na sukces. A few moments later. Miło, pierwsze zmiany już widać. Ciekawe, czy kuchnia zaczęła już gotować i czy pachnie po włosku. Jak na razie, to są chyba najbardziej luźne kuchenne rewolucje, jakie oglądamy. No bo słuchajcie, tutaj
no bardzo mało było rzeczy, do których można się było przyczepić. Taką jedyną bolączką był tylko ten brud na kuchni, który bardzo szybko został wyeliminowany. Super, no oby jak najwięcej takich restauracji. No i swoją drogą przechodzimy już do ostatniego dnia. Czas na dzień największych zmian. Zobaczymy, jak się restauracja zmienia, no i jak pójdzie cała kolacja. Buongiorno. To robiłeś wczoraj, tak? Tak. To jest baza. Baza dla carpaccio z owocami morza. Fantastyka. I do tego ma picante tego. Ok, peperoncino. Come peperoncino, ma è molto buono. Polipo? Il polipo è già fatto ieri sera. Sì? No, zaczynamy, co zrobiliśmy? Carpaccio mamy. Tak, minestrone już się robi. Zwróćcie też uwagę na to, jak pani Magda luźno weszła do tej kuchni. W sensie, ona przyszła tam ze świadomością, że na pewno wszystko będzie już bardzo dobrze gotowe, ona tylko podoprawia, coś tam pomiesza, coś jeszcze potłumaczy. Ale nie jest tak jak w większości odcinków, że ona wchodzi taka zestresowana i zła na nich wszystkich, bo nie ogarniają. Bardzo dobrym pomysłem jest ten worek, bo wtedy to ciasto po prostu jest elastyczne i nie jest wysuszone. To jest z atramentem z kalamarnicy, jest czarne. Lauro, si? Qui? To jest super. Siguro? Zupa minestrone nabiera powoli smaku. Włoski język jest tak przyjemny do słuchania. O, nic totalnie nie rozumiem. Ale buja. Podobne odczucia mam a propos języka francuskiego, który jest dla mnie strasznie melodyjny. Uczyłem się go 3 lata w liceum, ale potrafię się tylko przywitać i powiedzieć, że lubię mleko. Dla mnie ten szef kuchni jest autorytetem i dlatego go pytam, ponieważ kuchnia włoska to jest jego życie. W związku z tym ja mogę pomóc w ulepszeniu karty, żeby przetłumaczyć ją polskim gościom, ale szanuję to, że on jest szefem kuchni i to jego kuchnia. Ja myślę, że po tych słowach pani Magdy, ten kucharz i jego pozycja, jeżeli chodzi o pozycję wszystkich kucharzy, no to w tym momencie wzrosło bardzo wysoko. Takie słowa usłyszeć od takiej ikony polskiej gastronomii, jaką jest Magda Gessler, to jest po prostu chyba jedna z największych nagród kulinarnych. Warzywa nie mogą być przygotowane, powinny być al dente. I to jest cała filozofia włoskiego minestrone. Są świeże, smak jest lekki. To nie jest ciężka zupa. To jest coś w rodzaju rosołu z warzywami. Owoce morza to z kolei podstawa dania głównego. Spaghetti alla carpaccio według przepisu Magdy Gessler. To powinno być szczelnie zamknięte. Żeby jak tak wyjdzie jakby para, tak. To powinno być dużo tego. I dłuższa folia, proszę. No, żeby tylko wystawało, to tak, by i potem zamknąć to. I proszę bardzo, kolejna porcja ciekawostek prosto od pani Magdy Gessler. Przepraszamy się, się zgadzamy. Jesteśmy nowe restauracje, gdzie pani Magda Gessler robiła kuchnię rewolucję. Proszę. Dobra. Dobre? Tak. Dobre znaczy. Przepraszam na chwilę. Proszę się poczęstować. Pomalowice. Było restaurant Italia, teraz się nazywa Casa Fulvio i Maria Viola. Nie no, autentycznie ten włoski właściciel jest tak uroczy, że no masakra. Mógłby się tylko troszkę częściej uśmiechać i byłoby wszystko super. Przeciętna wcześniej restauracja Italia, to teraz pachnąca morzem Casa di Fulvio Maria Viola. Wcześniej panował tu chaos, zbyt wiele barw i przedmiotów. Odtąd dominują ciepły brąz mebli i elegancki beż dodatków. W przedsionku nie ma już wielkiego kredensu i brzydkiej lodówki. Pojawiła się za to niezbędna w tego typu lokalu półka z winami. Szczególnie raziły żółte ściany, lecz wreszcie jest tak jak na południu. Dużo bieli i widok na morze. No i słuchajcie, teraz po wejściu do takiej restauracji od razu wiemy, że możemy się spodziewać bardzo dobrej jakości dań. No i nie wygląda to już jak taka tania pizzeria, tylko faktycznie taka włoska restauracja. A jak wam się podoba? Woleliście wygląd restauracji przed czy po rewolucji? No, wspaniałości takie sycylijskie niemalże widzę. No bo tutaj. To naprawdę sycylijskie, no to mam zrobić. Z owoców morza jedyne co jadłem to... Jak to się nazywało? Mule. Mule to się nazywało. I te. Krewetki. Ale coś takiego w sumie też bym spróbował. Słuchajcie, przeżyli
Armagedon, no bo im dałam takie zadania, że w zasadzie powinnam trzy dania i skończyć. Ale uważam, że zadania kreują pewne napięcie, historię. Nigdy w życiu tego wieczora nie zapomną. I mam nadzieję, że tak będzie co wieczór, co? I to małżeństwo jest urocze. Chociaż to musisz się uśmiechnąć. Rije, prego. Dziękuję bardzo. No cóż, no wygląda na to, że rewolucja się udała. Przynajmniej kolacja się udała. No, żeby stworzyć tą restaurację, wszyscy musieliśmy przejść drogę przez mękę. Bardzo ciężka praca, która pod koniec zaczęła owocować przepysznym daniem. Kartoccio, garpełen, muszli, cudownych owoców morza i makaronu. Zakończona kolacja cudowną rurką z kremem. I tak się będzie tu działo. I będzie tanio i naprawdę po włosku. No dobrze, moi kochani, to jest ten moment, w którym przenosimy się w przyszłość, żeby zobaczyć, jak ta restauracja wygląda po jakichś 3-4 tygodniach. Także teraz jest ten czas, żebyście w komentarzu napisali, czy waszym zdaniem ta rewolucja się udała, czy może jednak nie. Uwaga, czas, start! Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Okej, okay, stop. Lecimy dalej. Czy Casa di Fulvio Maria Viola wpisze się w mapę najlepszych restauracji włoskich w Bielsku-Białej? Czy Salvatore podoła temu zadaniu? Czy tu jest smacznie? A few moments later. Jak tam wam? Leci? No dobrze. Super. Cześć. Buongiorno. Buongiorno. Teraz jeszcze lepiej. Nie o kwestia jakości, tylko o kwestia, że jest mieć co inne nie mają. Wino i morskie specjały rzucają się w oczy już od progu. O kurczę, no jestem w szoku, że oni to wszystko tak utrzymali w takim stopniu, jakim zostawiła to Magda po wyjeździe. No, widok tego wina i tych owoców morza w tym lodzie, no super, bardzo zachęca. Powiedzcie, co wam się najbardziej sprzedaje? Kartocio, podany w kartocio, w garnku. Bardzo ludzie się zachwycają. Karta jest bardzo ciekawa. Ja będę bardzo, bardzo prosiła włoska zupa warzywna, czyli minestrone, spaghetti z suszoną ikrą, czyli z butargą, linguini pani Magdy z owocami. Musicie to kartocio nazwać. Dobrze, kartocio. Ogromny plus za to, że zostawili te włoskie nazwy, ale one są niepogrubione, a pogrubione są te polskie, więc ja czytając taką kartę od razu wiem, czego mogę się spodziewać po tym daniu i czy chcę go spróbować. Jeśli dobrze pamiętam, to wcześniej tego nie było. Tą oliwą rzeczą jest przepyszna. No, to jest zupa danie, tak? Z czyciolką, o. Czasem soczewicy też czasem jest, zależy co. A ja się od tego nie mogę oderwać. O my god, wiele tutaj jest tego dobrego. Aha. Tak. Dziękuję. Ego. Fantastyczne. Ale jest bardzo dobre. No, szczerze wam powiem, że nie jestem w szoku. Tak coś przeczuwałem, że jedzenie znowu się obroni. No, to jedzenie się już broniło przed rewolucją, więc dziwne by było, gdyby nagle się po rewolucji zepsuło. Grazie. Tutto buonissimo. Grazie. Congratulazione. Bardzo była dobra kuchnia, bardzo ci gratuluję. No to zakończyliśmy degustację. Restauracja przeżyje chyba i dam piątkę z plusem. Rewolucja dla mnie to jest, nie wiem, coś nowego, szok. Myślę, że co dało do dzisiaj, dla mnie to jest szok. Salvatore? Grazie. 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 No, congratulazione. Grazie anche a te. No cóż, moi drodzy, no, nasza rewolucja, ta rewolucja zakończyła się ogromnym sukcesem. Ale czy ta restauracja jeszcze dalej funkcjonuje? To sprawdzimy za chwilę. No cóż, z czystym sumieniem mogę zapisać tą restaurację Fulvio i Maria Viola na listę dobrych restauracji włoskiej na mapie bielsko-białej. Brawo! Zapraszam was tu. No dobrze, moi drodzy, tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek, ale zanim go zakończymy, sprawdźmy, jak tam się ma sytuacja w naszej restauracji. I z tego, co mówi mi wujek Google, no to Casa di Fulvio Maria Viola nadal funkcjonuje, są otwarci, mają dość wysokie oceny, 4,2 gwiazdki na ponad 700 opinii, to jest bardzo dobry wynik.
Ja mam nadzieję, że im się to dalej będzie kręciło i wszystko będzie super. I że tam nadal jest tak, jak było, jak Magda wyszła. Jeszcze raz bardzo mocno dziękuję wszystkim osobom, które mnie subskrybują i wspierają. Dajecie mi mega kopniaka do tego, żeby działać dalej. Wszystkie moje sociale oraz źródło do całego odcinka znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam Was do zapoznania się. Smacznego jedzonka, miłego sprzątanka, odpoczynku, pracy czy cokolwiek tam robicie. Co złego to nie ja. Widzimy się już niedługo i co? Trzymajcie się i cześć!